Barbara Szczepuła. Dziennikarka, pisarka, reporterka. Ukończyła architekturę na Politechnice Gdańskiej, gdzie jej matka, Wanda Szczepuła, została w 1976 roku pierwszą profesorką w dziejach tej uczelni. Studiowała także dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w tygodnikach Perspektywy oraz Kobieta i Życie. Niezweryfikowana w stanie wojennym, wróciła do Gdańska. Publikowała w Tygodniku Gdańskim i Dzienniku Bałtyckim, podejmując głównie aktualne problemy społeczne i polityczne. Jest autorką 8 książek związanych z Gdańskiem i Pomorzem. Miłość w cieniu polityki o Alinie Pienkowskiej, Dziadek w Wehrmachcie o Józefie Tusku i innych Kaszubach wcielonych do armii niemieckiej, Kot Heweliusza oraz Rajski Ogród o gdańszczanach z Wolnego Miasta i przybyszach z Kresów, Długa podróż poślubna o ludziach, którzy z różnych powodów wybrali emigrację, Przystanek Politechnika oraz Okno z widokiem na Politechnikę o ludziach związanych z największą gdańską uczelnią. Barbara Szczepuła pisze o swojej książce. W Domu wroga to opowieści kobiet i mężczyzn, którzy po wojnie osiedlili się w Gdańsku. Jednych rzucił tu los, inni sami wybrali to miejsce nad zimnym morzem. Można nazwać ich pionierami. Odbudowywali zniszczony Gdańsk. Tworzyli wspólnie z gdańskimi Polakami specyficzny klimat miasta. Ów geniusz locji, który w sierpniu 80 roku zaowocował powstaniem wielkiego ruchu Solidarności, a potem wyjątkowej gdańskiej społeczności. Bohaterowie moich reportaży w większości już nie żyją. Tym ważniejsze wydaje mi się ocalenie ich losów od niepamięci. Ta książka to jakby kolejny tom gdańskiej sagi, którą piszę od lat.